Ja już gotowa, ubrana i właśnie wybieramy się do Opola. Tak jak Ci wspominałam, jadę na warsztaty makijażowe z Magdaleną Pieczonką. Ja w ogóle już zapisałam się na nie chyba pół roku temu, ponieważ kiedy zobaczyłam, że takie warsztaty są organizowane, pomyślałam, że to będzie takie spełnienie mojego marzenia, ponieważ zawsze chciałam wziąć udział w warsztatach makijażowych. A Magdalena Pieczonka to była właśnie osoba, którą obserwowałam na YouTubie i wzorowałam się na jej makijażach. Więc jestem ciekawa, jak będzie to na żywo i swoich wrażeń. Warsztaty będą trwały 4 godziny. Jeśli tylko uda mi się coś w trakcie nagrać, to tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, jeszcze sobie kupiłam taką książkę właśnie Magdaleny Pieczonki. Później będzie rozdawała autografy i będzie możliwość zrobienia sobie z nią zdjęcia. Ale to na końcu, a my teraz jesteśmy po makijażu takim delikatnym Angel Look, a zaraz będzie Smokey według Kim Kardashian, także też jej kosmetykami, więc jestem bardzo ciekawa i do zobaczenia. Mamy do tego wyciągniętego dołu i robi nam się kociota. Wtedy na pewno nie będzie za wysoko, nie zrobi nam się brudno. Pamiętajmy, że jeszcze będziemy modelowały jaśniejszym kolorem, który będzie trochę wyżej. Ja już po, jeszcze po drodze byliśmy na zakupach, aż w końcu przez zmianę czasu zrobiło się już ciemno. Całkiem o tym zapomniałam, że przecież teraz już o 5 będzie ciemno, także już nie poszłam do ogrodu, żeby nagrać Wam swoje wrażenia, ale właśnie pomyślałam, że jeszcze powiem chwilkę tutaj. Moim zdaniem było naprawdę super. Mi się podobało. No, oglądałam tak, jak pracuje jedna z moich ulubionych makijażystek, także było to dla mnie super przeżycie. Dodatkowo jeszcze dostałam właśnie certyfikat. Będzie na pamiątkę udziału właśnie w tych warsztatach. Mam również zdjęcie z Magdą i tą książkę, o której właśnie wspominałam, mam z dedykacją, więc super to będzie dla mnie pamiątka. No i tutaj właśnie już sobie przeglądałam, są podstawy makijażu i jest właśnie też pokazane, jak tutaj polskie gwiazdy są pomalowane. Także ja myślę, że z ciekawości będę próbowała tych makijaży, na pewno przeczytam od deski do deski. Także jestem ciekawa, myślę, że teraz jesień czy zima to będzie idealny czas, żeby sobie usiąść właśnie z książką i troszkę ponadrabiać te tematy. Także ja już się zabieram za kompanię dziubdziaka, bo zrobiło się już całkiem późno. Mam nadzieję, że troszkę Wam pokazałam, jak takie warsztaty wyglądają. Jeśli będziecie miały jakieś pytania dotyczące takich warsztatów, to ja chętnie na wszystkie odpowiem. Piszcie komentarze albo do mnie na maila. I do zobaczenia w kolejnym filmie.